Kopor 300 W zasilany na 3 akumulatory 18650. Krótki opis działania. Pięcioklik blokuje nam klawisze, czyli nie przestawimy nastaw. Z powrotem możemy przełączać moda. Prawy przycisk zwiększamy moc, lewy przycisk zmniejszamy. I teraz, jak przechodzić w kolejne tryby, naciskamy jednocześnie przycisk Fire i górny. Naciskając jednokrotnie, mamy tryb kontroli temperatury. Mod MEMO, czyli do ręcznego ustawienia współczynnika TCR i waty z powrotem, czyli naciskając kolejno mamy temperaturę, ręczne ustawienie i z powrotem tryb watów. Co widzimy na wyświetlaczu? Wyświetlacz będzie troszkę inaczej pokazywał nam w trybie sterowania mocą, czyli na zwykłe grzałki Kanthal czy A1, a troszkę inaczej w trybie temperatury, czyli dolna część będzie taka sama, czyli mamy aktualną oporność grzałki, ilość voltów odpowiadająca nastawionej mocy i liczby zaciągnięć. Środkowy duże cyfry to w przypadku kontroli temperatury będzie to temperatura, tutaj mamy ilość watów. W lewym górnym rogu mamy 5 kropek. Jest to ustawienie nastaw, które reguluje się przyciskiem Fire i dolnym, czyli mamy od przez normal, hard, max, minimum, soft. Normal. To już jest kwestia osobistych preferencji. Trzeba to samemu wypróbować. Tryb memo, następnie godzina i w prawym górnym rogu wskaźnik naładowania akumulatora. W przypadku, jeśli przejdziemy na tryb kontroli temperatury, tutaj nam się zmieni o tyle, że pojawi nam się dodatkowo tryb, czy to jest grzałka niklowa i mamy możliwość ustawienia grzałki pojedynczej single coil i dual coil. Wtedy pojawi się napis SC bądź DC. Teraz jeśli chodzi, to są takie podstawowe nastawy, które są dostępne na szybko, natomiast trzykrotne przyciśnięcie przycisku Fire powoduje, że wchodzimy do głównego menu i przyciskiem idziemy do przodu bądź do tyłu. Myślę, że opisywanie tego byłoby bardzo nieczytelne, także opis poszczególnych tych funkcji już dam w opisie pod filmem. Natomiast co do użytkowania, to oczywiście jak mantrę będę powtarzał. Akumulatory muszą być wysokoprądowe i powinny być najlepiej tej samej firmy i o tym samym stopniu zużycia i rozładowania, gdyż balancer, który, znaczy rozładowywując te akumulatory w trakcie palenia, jeśli mamy słabszy akumulator, on nam się po prostu może rozładować poniżej 3 V, no i może być nieciekawie. No i gniazdo micro USB, no jak we wszystkich koparach służy tylko i wyłącznie do upgrade'u oprogramowania, także nie naładujemy tego modu przez kabel micro USB. Aczkolwiek w Wismeku też są tym problemy, wręcz producent zaleca ładowanie akumulatorów w zewnętrznej ładowarce, a nie przez port micro USB.